Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat akcesoriów do Mavica 2 Pro, ale też do smart kontrolera, który jest wykorzystywany właśnie z Maviciem 2 Pro. Jedną z takich nielicznych wad Mavica 2 Pro jest właśnie wycieranie kamery przez blokadę gimbala i osłonę właśnie kamery, przez oryginalne akcesorium. I delikatnie wyciągamy całość do przodu. To jest wielki ból, że nie do końca zostało to przez DJI dopracowane. Kamera rysuje się u góry zwykle i nieładnie to wygląda. No nieprzyjemnie, szczególnie jeżeli chcemy taką kamerę czy takiego drona później odsprzedać. I dlatego właśnie postanowiłem poszukać alternatywy do tej oryginalnej osłony i znalazłem produkt Polar Pro, o którym dzisiaj Wam opowiem. Zobaczmy teraz na najnowszy wynalazek, a mianowicie blokada gimbala wraz z osłoną kamery do Mavica 2 Pro. Ciekawy wynalazek, to jest już z firmy Polar Pro, jak widzę po logo. Co jest ciekawe, że tutaj te gumki są w środku dosyć mocno naciągnięte. Nie wiem, czy my w kamerce GoPro to zobaczymy, mam tu trochę słabe światło, ale zwróćcie uwagę, tak się odblokowuje i bardzo delikatnie trzeba postępować. Ja sobie to chyba opuszczę na podłogę i w dwóch rękach. Tak. I dopiero przytrzymujemy kamerę. No, dosyć ciekawy wynalazek. Jeszcze raz spróbujmy to zamontować. Bardzo delikatnie. Nie wiem, czy ogarnę ten uchwyt. Ogarnąłem. Spoko. Kwestia przyzwyczajenia. Trzeba parę razy poćwiczyć bardzo delikatnie i później już jest łatwiej. Ok, ostatni raz. Dobra, i uwalniamy. Teraz nie rysuje na pewno kamery, to jest wielka zaleta, bo faktycznie oryginalny uchwyt rysuje tutaj bardzo mocno kamerę. Drugim akcesorium, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć, to jest osłona do smart kontrolera. Niestety smart kontroler ma też swoje ciemniejsze strony, a mianowicie bardzo refleksyjny ekran i przy silnym naświetleniu, nasłonecznieniu niestety odbija nam bardzo mocno światło i powoduje dyskomfort, też słabo widzimy, dlatego można zwrócić uwagę na osłonkę, jaka jest proponowana przez firmę PGY Tech. Ta osłonka ma swoje mocne strony, ale też ciemniejsze strony. Jakie są te mocniejsze strony? Że faktycznie zapobiega dostawaniu się światła, jest mała, sprytna i wykorzystuje też te mocowania od dołu. Natomiast jej słabszą stroną jest fakt, że nie za bardzo jesteśmy w stanie manewrować palcami przy aplikacji, czyli ten ekran dotykowy w tym momencie staje się ekranem pasywnym tylko do odczytów, dlatego że jest tak mała ta osłona, że nie jesteśmy w stanie wykonywać tam czynności, przyciskać ikon czy przeciągać pewnych też właśnie sliderów, suwaków. Jeden z najświeższych patentów to fantastyczna kurtynka, osłonka przeciwsłoneczna PGY Tech. Fajna jest dlatego, że tutaj mamy wkręcane te uchwyty, a następnie od góry delikatnie możemy umieścić już ekranik, naszą kurtynę. Dobrze się to trzyma, bardzo solidne wrażenie, a jednocześnie mamy taką sytuację, że nie razi nas słońce, jednak na słońcu jest mniej refleksyjne, bo ten ekran ze smart kontrolera jest dość refleksyjny. Fajna sprawa, polecam. W Dronekspercie są jeszcze? W Dronekspercie można sobie zamówić u Dominika i Robstara. Całkiem fajnie to wygląda. No ale dobrze, pozostawiam do Waszej dyspozycji te dwa akcesoria ciekawe jako właśnie forma nowości i myślę, że można się nimi przyjrzeć i zastanowić nad nim. Moi koledzy używają tego sprzętu z różnymi doświadczeniami, z różnym skutkiem. Jest to ciekawa sprawa i alternatywa do podstawowej wersji wyposażenia. Dziękuję Wam serdecznie. Polecam także produkcję Mavic 2. Niedługo będzie uzupełnienie o Mavica Zoom. Jest to warsztat online, gdzie pokazałem pełny potencjał i możliwości wykorzystania tego wspaniałego drona. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.